Państwa, głównym tematem dzisiejszej konferencji prasowej, głównie chcemy się na tym skupić, jest ogłoszenie wyników Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Pana Premiera, ale także przez Pana Ministra. Prawdopodobnie konferencja prasowa o godzinie 12 miała miejsce, natomiast my też już otrzymaliśmy informacje, ponieważ przez pewien okres czasu przyglądaliśmy się temu wszystkiemu, co się dzieje z wnioskami, które wpłynęły do tego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzisiaj już wiemy, że jest rozstrzygnięcie, tak jak powiedziałem, jest ogłoszenie wyników. Wiemy o tym, że dwa wnioski zostały zaakceptowane i spłyną do naszego miasta pieniądze, co nas bardzo cieszy. Jeden taki wniosek dotyczy remontu, modernizacji ulicy Rybackiej i jest jeszcze drugi wniosek, który również został pozytywnie rozpatrzony. To jest kwestia dotycząca łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Kwiatową. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą ulicę Rybacką, no to tutaj było sporo zamieszania. My wiemy jako radni, że w budżecie jest na ten cel przewidziane około 4,8 miliona złotych, natomiast jeden przetarg, który się odbył, właściwie nie został zrealizowany, ponieważ nie doszło do podpisania umowy. Natomiast w drugim przetargu zgłosiły się cztery firmy. Wszystkie te firmy przewidziały na ten cel kwoty i tak większe od tego, co zostało zaplanowane w budżecie, więc tym bardziej się cieszymy z tego, że Grudziądzowi przyznano środki finansowe na ulicę Rybacką. Jak wygląda rozstrzygnięcie, jak wyglądają te kwestie przesłania, przekazania tych pieniędzy, przyznania tych pieniędzy? Tak, bardzo bym prosił pan Krzysztof Kosiński. Tak, troszeczkę będzie dobrze. Szanowni Państwo, Pan Premier ogłosił oczywiście rozstrzygnięcie przyznania środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No i znowu gigantyczna pomoc dla polskich samorządów różnego kalibru, od tych najmniejszych do największych. Ja tylko chciałbym tutaj podać taką konkretną cyfrę. Województwo kujawsko-pomorskie na ten rok, na rok 2023, otrzyma łącznie 146,2 miliona złotych. To jest gigantyczna kwota na poprawę nawierzchni naszych dróg, po których codziennie jeździmy, ale w dużym stopniu to dotyczy tych frakcji najbardziej zniszczonych, najbardziej sfatykowanych, tam gdzie dzisiaj już obywatele, mieszkańcy nie mogą sprawnie przejechać i bezpiecznie przejechać, bo niszczą swoje samochody. Jeżeli chodzi o Grudziądz, mamy tutaj taką bardzo pozytywną informację w zakresie przyznania, tu Pan Przewodniczący mówił, środków właśnie na dwa bardzo ważne projekty. Co prawda nie został uwzględniony projekt ulicy Kościuszki, ale projekt Kościuszki, jak gdyby toczy się, realizowany jest własnym już trybem, życiem tutaj samorządowym, natomiast przyznano kwoty w sprawie dofinansowania wspomnianej tu ulicy Rybackiej i ta kwota jest na poziomie 55%. Stanowi 2 722 500. Całość zadania, w której znalazła się ta aplikacja, to było 4 miliony wtedy 950. No i przyznano w tej kwestii 55% aż do finansowania, czyli nieco ponad 50%, co jest pewnym także precedensem. Jeżeli chodzi o drugie dofinansowanie, bardzo ważna inwestycja, która dotyczy także takiego newralgicznego punktu w mieście Grudziądzu, a mianowicie budowy łącznika pomiędzy ulicą Toruńską a Kwiatową. Bardzo ważna kwestia, dlatego że w obrębie tego ma powstać i osiedle mieszkaniowe, cała infrastruktura parkingowa i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważna inwestycja, która ma przeobrazić komunikacyjnie to centrum miasta i tutaj przyznano także, miła informacja, 55%, 2 700 000 zł. Całość inwestycyjna to jest 3 650 000. Proszę Państwa, no jest to kolejna duża kwota, prawie to stanowi w całości około 5 milionów złotych. Gdybyśmy nie otrzymali tych pieniędzy pomocy rządu, to niestety miasto byłoby zobowiązane do realizacji we własnym trybie, a wiemy, jaka sytuacja
dzisiaj finansowa jest miasta. Oczywiście to nie tylko to, bo jak Państwo znacie, cały szereg inwestycji, który sięga już dzisiaj albo przekroczył ponad 100 milionów, jeżeli chodzi o pomoc rządową z góry dla miasta Grudziądza, bo to i hala targowa, i straż pożarna, nowa remiza. Jest wiele, wiele inwestycji drogowych, które sięgają niektóre 10 milionów. Przypadek Rządza, tutaj przykład Rządza, drogi na Rządzu. To są potężne inwestycje, które zmieniają rzeczywistość. Oczywiście satysfakcjonujące jest też to, że rząd znalazł te pieniądze w samym budżecie państwa, bo źródła finansowania nie są wprost unijne, dlatego że i ze spółek Skarbu Państwa i wszystkie instytucje, które są agendami państwowymi, złożyły się na rzecz tego gigantycznego dofinansowania, które zmienia polską rzeczywistość. Także tutaj wyrażamy bardzo dużą satysfakcję z tego uznania dla miasta Grudziądza, bo wiemy, że wiele jednostek małych, samorządów małych, też gmin wiejskich stara się o te dofinansowania i one otrzymują, ale otrzymują także takie miasta jak Grudziądz i miasta duże, takie jak Bydgoszcz i Toruń. To taka uwaga, jeśli chodzi o tą sprawę, czy później się... Znaczy, ja chciałem uzupełnić, ponieważ my jesteśmy zaangażowani w bardzo wiele tematów, jeżeli chodzi o miasto Grudziądz. Zwłaszcza interesują nas tematy, o których wiemy. Wtedy staramy się je wspierać. Natomiast jeżeli są złożone jakieś wnioski i my o nich nie wiemy, no to jest nam w tym przypadku trudniej. No, ale chciałem Państwa poinformować, że tam, gdzie jest nasza wiedza wystarczająca, żeby wesprzeć jakiś wniosek, zaangażować się w ministerstwie, to robią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo ich bardzo często o to prosimy. Lub też my bezpośrednio, mając nasze kontakty, ostatnio pan Marek Czepek wspominał, jak zaangażował panią poseł Anię Gębicką w rozmowy z dyrektorem szpitala, ale proszę Państwa, my też wspieramy miasto w sprawie remontu części lekkoatletycznej, jeżeli chodzi o Olimpię Grudziądz. Tutaj Państwo dobrze wiedzą, że Ministerstwo Sportu przyznało 2,5 miliona złotych, ale jak się okazało, są to niewystarczające pieniądze. Więc staramy się, aby ministerstwo zwiększyło dofinansowanie albo pozwoliło na to, by tą inwestycję etapować, żeby na przykład wykonać część stadionu lekkoatletycznego, a w drugim etapie wykonać bieżnię w hali sportowej. Więc tutaj też prowadzimy rozmowy, naciskamy, szukamy różnego rodzaju kontaktów i też informujemy, jak ta sytuacja wygląda, bo bardzo nam na tym zależy. Sami Państwo dobrze wiecie, że to jest jednak stulecie Olimpii Grudziądz. Chociaż a propos Olimpii Grudziądz, jesteśmy zaangażowani w inny temat, o czym może dzisiaj nie chciałbym mówić, ale wspomnę, ponieważ chcemy, aby Energa, Grupa Orlen zaangażowała się w wsparcie Olimpii Grudziądz drużyny piłkarskiej. Takie rozmowy zostały rozpoczęte, trwają negocjacje w tej sprawie, więc mam nadzieję, że któregoś dnia będę mógł Państwa poinformować, czym to się skończyło. Natomiast ja jestem pozytywnie ustosunkowany do tego tematu, więc mam nadzieję, że już niedługo pewne efekty tych negocjacji, tych wcześniejszych rozmów, które miałem z panią prezes w grudniu, mają miejsce. Proszę Państwa, na dzisiaj zaprosiliśmy na przykład prezesa Rządowego Centrum Legislacji do Grudziądza. Jest kilka tematów, które chcemy z nim poruszyć, między innymi ten pierwszy dotyczący Olimpii, ale nie tylko. Kilka kwestii dotyczących także szkoły wyższej, jeżeli chodzi o WZU. Jest kilka innych tematów, które są dla nas bardzo ważne, więc dzisiaj będzie taka okazja, żeby prosić go o to wsparcie i jego zaangażowanie się w sposób bezpośredni w tematy grudziąckie. Więc jak Państwo widzą, jesteśmy zaangażowani. Będziemy Państwa też informować, jakie są efekty tych wszystkich naszych podejmowanych działań. Ale tak jak powiedziałem na początku, jeżeli o czymś wiemy, jeżeli wiemy, że został jakiś wniosek złożony, albo że są podjęte jakieś działania, żeby pozyskać środki finansowe, to my staramy się w to wszystko angażować. W niektórych sprawach informuję też pana prezydenta, że byłem tu, czy byłem tam, by też miał pewną wiedzę. No i również od niego oczekujemy tego typu postawy, że jeżeli on podejmuje jakieś działania, gdzieś jedzie, czy też składa jakiś wniosek, fajnie by było, żeby opozycja też miała informacje na ten temat, żebyśmy potem nie byli zaskakiwani, bo miałem czasami takie telefony z ministerstwa, że miasto złożyło wniosek w takiej czy innej sprawie, a ja na przykład nic o tym nie wiem i nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Dopiero wtedy rozpoczynam poszukiwanie informacji w konkretnych wydziałach czy u samego pana prezydenta, na jakim to jest etapie.
Czy jest rozmowa z Nego uczestniczą przedstawicieli miasta, czy tylko Rady Prawa i Sprawiedliwości? Osobiście, pani redaktor, osobiście byłem w Gdańsku, rozmawiałem z panią wiceprezes Adrianą Sikorską. Olimpia Grudziądz złożyła wniosek, trwają negocjacje w tej sprawie. Na razie tylko tyle. Czy tak jeszcze kilka zdań, co znaczy się do współpracy z panem prezydentem. Oczywiście tutaj taki słuszny apel, aby pan prezydent przekazywał w sposób bieżący wszystkie aplikacje o pewne środki zewnętrzne, dlatego że swego czasu miałem też do czynienia z informacją o tym, że złożył wniosek, a już wniosek, jak gdyby cała procedura została rozstrzygnięta, to nawet nie wiedzieliśmy dokładnie, o co aplikuje, o co się stara i tak dalej. Tu brakuje takiego płynnego dialogu z panem prezydentem. Myślę, że on będzie lepszy, tym bardziej tutaj przed wyborami powinni się jakoś i ze względu na sytuację finansową, bo wiemy, jaka jest sytuacja finansowa w mieście Grudziądzu, jaka sytuacja przedsiębiorstw. Dzisiejsza obecność pana ministra Szczuckiego także związana jest nie tylko ze szkołą, ale z losami i z pracą, także dla Wojskowego Zakładu Uzbrojenia. Tutaj też perspektywa tego zakładu jest bardzo istotna na mapie grudziąckiej. Przypomnijmy, że tam są, że to jest bardzo dobry zakład, posiadający bardzo dobrą kadrę, bardzo dobrych fachowców. No i zabezpieczenie dzisiaj tego ważnego zakładu, też i w kontekście bezpieczeństwa, ale także w kontekście nawet chociażby pewnej mapy zarobkowej jest bardzo ważne dla miasta Grudziądza. Tak wygląda ta sytuacja. Jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat istotny, ważny, a mianowicie odnieść się do uczelnia wyższa. Tak. Jeżeli... Tak, oczywiście. Ja myślę, że bieżącą informację pewnie złoży tam albo przedstawi inicjator samego wniosku, którym jest pan prezes Wojskowego Zakładu Uzbrojenia, który tworzył pewne zręby tego wniosku, tworzył kadry i tak dalej. W roku ubiegłym, pod koniec roku, został ten wniosek złożony do ministra oświaty, do ministra Czarnka. Wniosek został przyjęty. Oczywiście nastąpiła zwrotna odpowiedź, w której wyartykułowano pewne potrzeby i uzupełnienia wniosku, co jest bardzo ważne, bo wiadomo, że praktycznie zaczynamy od niczego. Miasto tutaj zrobiło pewien krok, chce przekazać siedzibę, przekazuje siedzibę na te cele edukacyjne. To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast oczywiście zbudowanie takiej szkoły od podstaw nie tylko polega na zebraniu odpowiedniej kadry profesorskiej, która już chyba dzisiejszym, z tego co wiem, jest, ale także na stworzeniu pewnej bazy dydaktycznej, co jest bardzo ważną rzeczą, bo przypomnę, że ten kierunek nie jest taki łatwy i wymaga mocnego zaawansowania finansowego. W związku z tym też będziemy dzisiaj rozmawiali między innymi z panem ministrem Szczuckim, który też jest żywo zainteresowany tym tematem, losami szkoły. Interesuje go szkoła, interesuje wszystko, co jest w Grudziądzu. Taki dialog jest dosyć dobry, bo jest to osoba bardzo ważna w kontekście podejmowanych ustaw przez Sejm, Senat, gdzie proceduje się praktycznie. 4 lata za chwilę będą, albo 3 co najmniej, jak się mówi o tej szkole, a tak naprawdę nie pada żadna konkretna data, choć ona wcześniej jak wróciła, to były dość konkretne. No myślę, że teraz, myślę, że pewne tutaj konkrety padną niebawem. Sądzę, że tutaj będzie pewnie jakaś tutaj informacja ze strony inicjatora złożenia wniosku powołania tej szkoły i tego będziemy tutaj, o to będziemy też zabiegali, o to prosili i taka szkoła pewnie powstanie. To nie jest łatwą rzeczą, bo dzisiaj zebranie też kadry technicznej, tej, która ma odpowiednią wiedzę, wykształcenie, nie jest też łatwe na gruncie w ogóle polskim, dlatego że wszyscy mają swoje stałe miejsca przywiązania, w których pracują, w których uczą, aczkolwiek jeżdżą, ale stworzenie nowej szkoły nie jest taką łatwą rzeczą, ale mamy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie. No i jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć. Bardzo się cieszę, że miasto Grudziądz, czy też MPG, administrator targowiska hurtowego, wycofał się w pewnym sensie ze zmiany, którą zaproponował handlowcom na giełdzie. Pamiętamy o złożeniu im o godzinie 6 pewnych aneksów do umów. Mieli coś podpisać, nie do końca wiedzieli, co tam jest zawarte. W zasadzie mieliśmy do czynienia z kilkoma chyba jakimiś dokumentami. Dwie osoby podpisały i praktycznie się później, jak gdyby ten temat został wycofany. Oczywiście taki apel kierujemy w tej chwili, w tej sytuacji, żeby w związku z jakimikolwiek zmianami, które będą dotyczyły
będą dotyczyły podpisanego porozumienia związanego z targowiskiem i z realizacją inwestycji, żeby były konsultowane z sygnatariuszami tego porozumienia, które zostało podpisane w roku ubiegłym. To jest rzecz najważniejsza. Ja przypomnę tylko, że... Ale to było terminalnie o koszty. Tak. To trudno jeszcze, trudno jeszcze do tego dochodzić. A pan, bo to dotyczy ilu osób? 8 z tego, co ja się wiedziałam. Tak. My żeśmy... 8 osób i tylko chodziło o termin, a nie o koszty. My żeśmy nie widzieli tych wstępnych dokumentów, które się tam pojawiły, dlatego że ci handlowcy, którzy otrzymali te pierwsze aneksy, oni nie otrzymali ani kopii do ręki. Dlatego trudno dzisiaj mówić o czymkolwiek i trudno mieć jakiś, prawda, dowód w ręce. Natomiast rzecz była dosyć niepokojąca, bo nie robi się takich rzeczy o 6 rano, to znaczy, że jest jakiś pewien zamiar, chyba nieuczciwy, można taką tezę powtórzyć, potwierdzić. I proszę Państwa, dlatego tutaj sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu. Prosimy bardzo Pana Prezydenta o pełen dialog z sygnatariuszami tego porozumienia, ale także ze stowarzyszeniem, które funkcjonuje na giełdzie, a które się nazywa Targowisko Grudziąckie, Giełda Grudziącka. Giełda Grudziącka, takie stowarzyszenie funkcjonuje i z Panem Prezesem prosimy tutaj prowadzić bieżący dialog i przedstawiać bieżące zmiany, informacje, żeby były w pełni akceptowalne przez tamtą stronę. Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze jeden taki temat, no szybciutko, żeby Państwo mieli informację zwrotną, co się dzieje w sprawie tych negocjacji, które Pani Ania Gębicka za pośrednictwem Marka Czerka zainicjowali z Panem Dyrektorem Szpitala. Ja nie wiem, czy to można tak bezpośrednio wiązać, te fakty, natomiast bardzo ucieszyło mnie to, że nasz rząd, Pan Minister Zdrowia, ruszył wreszcie ten wielki projekt ratowania szpitali w Polsce i między innymi jest wielka szansa dla naszego szpitala, z tego co ogłosił. Wszyscy wiemy, że jest pula wielka środków, o które nasz grudziącki szpital może aplikować i myślę, że my jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ mamy program naprawczy i mamy zbilansowany rok poprzedni pod względem procedur. To znaczy omijamy ten nasz wielki dług i jakby to byłoby w jakiś sposób załatwienie, może nie całkowite, ale wielkie, tego naszego wielkiego długu, tej wielkiej sprawy dla nas, ponieważ zadłużenie szpitala ciąży dla miasta Grudziądza bardzo wielkim kamieniem młyńskim na szyi.